Cześć wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale w nowej serii. Pierwszy raz. Co to oznacza? Zaraz wszystko Wam wytłumaczę. Postanowiłam, że zrobię taką serię, gdzie próbuję po raz pierwszy kilku rzeczy i mam do tego kategorie. Kategoria pierwsza to czynność, druga aktywność fizyczna, trzecia to jest miejsce, a czwarte to jest jedzenie. Zabieram Was właśnie na pierwszą kategorię, czyli aktywność fizyczna. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Właśnie nakładam broń śmierci, moim zdaniem. I tutaj jest klawa, która uczy mi dzisiaj moje pierwsze kroki. Hi, Lisa. Mam nadzieję, że się nie zamorduję dzisiaj. Ani te kostki nie skręcę. No, zaraz się okaże. Tak szybko ja, oglądając ten film, zdałam sobie sprawę, że te high heelsy, ogólnie ta lekcja w ogóle trwała bardzo krótko i mało co w ogóle potańczyłam, ponieważ tego dnia, o tej godzinie, prezydent Stanów Zjednoczonych zatrzymał połowę Warszawy po prostu i akurat wtedy, kiedy ja szłam na zajęcia i tam tą samą drogą nie mogłam przejść na drugą stronę ulicy, gdzie miałam zajęcia, ponieważ zaraz miał przejeżdżać tamtędy prezydent, więc spóźniłam się na zajęcia 40 minut i miałam tylko 20, więc wybaczcie, ale następnym razem zapiszę się na dłużej. Jedzonko. Idziemy na jedzonko. Na jedzonko, które kiedyś naprawdę na początku widziałam w Hiszpanii, jak byłam w Barcelonie i niestety nie miałam okazji spróbować, ale w Warszawie pojawiły się likery. I to są gofry w kształcie genitaliów ludzkich. Słowa bardzo blisko. Zobaczymy, jak smakuje. No, oczywiście zmówiłyśmy genitalia męskie. Patrz. Miejsce jest przepięknego koloru. Jest różne, brudny, wielki kolor. Są takie klimatyczne neony, napisy. Jest takie minimalistycznie, ale mam zdaniem tak bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajnie na stołach mamy świeczki, jest aroma, wyczerpnie. I jeszcze coś, ale to już nie mówi, zablokują. Normalnie jest. Ja się pomówiłam, jak już od niej chodzi. Wiedziałam, że on będzie fajnie robił, bo jest tutaj.
uśmiewam się. No tak, powiedziałem normalnie. Dobra, ale mega słodki, a jeszcze nie doszłam do... Dajemy się. Tej pistacji wypełniałem. Mega słodki. No, też spróbuj. No i co powiem? Niebanalne. Pomysłowe. Mega słodkie. Jestem jakoś taka zdziwiona co do smaku tych gofrów, bo moim zdaniem mogą być odmrażane, no ale rozumiem, chyba nie istnieje gofrowica w kształcie pieniska. Dobra, idziemy teraz na kolejną rzecz. Akurat już nie. Zagrywki. Miejsce. Zagrywki są w Warszawie, na ulicy, tu macie ulicę, bo ja nie pamiętam. Za chwilkę mamy naszą pierwszą grę w minigolfa, dlatego tu jesteśmy i zobaczymy, czy w ogóle umiemy w to grać. Jest to też liczy się trochę jako aktywność fizyczna. Powiem, nie jestem zgodna. I bardzo fajnie tutaj przyjść ze znajomymi. Do godziny 18 mogą wchodzić osoby 18 minus, a już od 18 jest na 18 plus. Ale jest mega klimatycznie, mega fajnie i bardzo polecam. Ale zobaczymy, czy polecam mnie golfa i będzie dobrze. Tutaj też znajdują się różne gierki. One są na żetony, które jeden żeton kosztuje 5 zł i można je sobie tak wymieniać i płacić też kartą. I są też pizze. Gramy. Życia, to śmiało przychodź, ale tylko do godziny 18, a jeśli masz 18 plus, przychodź kiedy chcesz. No chyba do zamknięcia, więc tak. Teraz zapraszam Was na ostatnią naszą aktywność w dzisiejszym odcinku. Nagrywam. Cześć kochani, właśnie znajdujemy się teraz na czynności i czynność, którą odrobiłam po raz pierwszy, jest zaśpiewanie na rynku w Warszawie, bo właśnie teraz tu się znajdujemy. Tutaj jest syrenka. Ogólnie i lodowisko. I tak, po pierwsze jest bardzo zimno, po drugie na szczęście jest nie tak dużo ludzi, więc będę się mało stresować, a po trzecie zaśpiewam jedną piosenkę i teraz tak, na moim Instagramie zrobiłam ankietę, gdzie mogliście zagłosować, tam dałam 4 wybory. Zaraz zobaczymy, na co zagłosowaliście, ale się strasznie stresuję. No i co? Zaraz zobaczymy, dobra, wydech, wydech, ale się stresuję. Dobra, to tylko piosenka. Uwaga, gotowi? Ojoj, ja sama nie wiem, czekaj. O nie, wygrała piosenka księżycowa w ogóle. Wiesz o tym? O nie, no dobra. Śpiewamy piosenkę księżycową w takim razie.
Myśleliście, że dokończę tą piosenkę, ale nie. Jakaś pani mnie widziała w oknie i już myślałam, że mnie wygania. W ogóle ten film miałam wstawić wcześniej, go nagrać, ale jestem po chorobie wtedy i też ciężko było mi śpiewać, ale wielka radocha, naprawdę. Zatrzymujemy to, koniec tego, bo zatrzymaliśmy się trochę w nielegalnym miejscu, bo to jest restauracja dosyć jakaś od 1853 roku u Barsa i jakaś pani, już tu menadżerka wychodzi i już to trzeba sobie... Nie, dobra, idziemy. Ale bardzo fajnie, bo jakiś sposób jej nagrywać. Dobra, idziemy. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że spodobał wam się ten odcinek. On jest... W ogóle ta seria jest super moim zdaniem, ponieważ wychodzę ze strefy własnego komfortu. Ja nigdy nie spodziewałam się, że mogę zaśpiewać na rynku tutaj. Na szczęście było mało ludzi, ale ci, którzy przychodzili, to się tak pouśmiechali. No najgorzej jakby tutaj ta restauracja, bo już widziałam, jak 4 osoby tam stały i już chciały mi, wiecie, przyłożyć. Dobra, nieważne, ale jeśli chcecie być na bieżąco, bo mam na tę serię bardzo dużo fajnych pomysłów i niedługo pojawi się też mega genialny projekt, to zasubskrybujcie ten kanał i wpadajcie też na moje sociale. I dziękuję wam pięknie, do zobaczenia, pa, pa.